Cześć kochani, dzisiaj będę chciała pokazać Wam tę cudowną opaseczkę. Słuchajcie, ona jest niesamowicie łatwa i prosta w wykonaniu, a uważam, że jest naprawdę efektowna ze względu na ten przód. Jest bardzo prosta, tutaj jest szycie, które jest praktycznie w ogóle niezauważalne. Jest bardzo łatwa, bardzo przyjemnie i szybko się ją robi, także zachęcam Was do wykonania jej. Słuchajcie, do wykonania takiej opaseczki, ja już niestety nie mam całej włóczki, ale mam banderolkę. Zużyłam włóczkę Alaska od Dropsa. Jest to 100% wełny. I teraz tak, jeżeli chodzi o mnie, ta wełna moim zdaniem troszeczkę podgryza, ale mnie nie gryzie. Dla mnie jest ok, szczególnie jeżeli chodzi o opaski i czapki. Dla mnie nie ma problemu, tym bardziej, że ta włóczka jest niesamowicie ciepła, naprawdę, musicie mi zaufać. Poza tym wzory, szczególnie te francuskie tutaj, tak jak widzicie, wychodzą bardzo fajnie, są takie mięsiste i takie puchate i naprawdę fajnie rzeczy wychodzą z tej włóczki. Słuchajcie, co tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że tutaj producent sobie zaleca druty w rozmiarze 5 mm. I ja również użyłam drutów w rozmiarze 5 mm. U mnie są to druty na żyłce, ale Wy możecie użyć spokojnie drutów prostych, pończoszniczych, czy jakich tam chcecie. Ważne, żeby to był rozmiar 5 mm. Oprócz tego potrzebujemy igłę dziewiarską, żeby poszywać nasze końcóweczki oraz tutaj zrobić ten nasz fajny szlaczek. No i co? No i to wszystko, co potrzebujemy. Aha, jeszcze jedno. Ja zużyłam dosłownie jeden motek tej włóczki na moją opaskę. Także jeden motek spokojnie wystarczy. No i tyle. Zachęcam Was do pracy. Ok, no więc rozpoczynamy standardowo od naszej pętelki. Robimy to w taki sposób, że tę końcóweczkę tutaj łapiemy z tyłu. Mamy taką pęteleczkę i tę właśnie końcówkę przeciągamy tutaj przez tą pętelkę i powstaje nam supełek, w który wkładamy nasz drut i zaciągamy. Uwaga! Teraz będziemy narzucać oczka, tych oczek będzie 20, pokażę Wam, jak to zrobić. Zobaczcie, łapiemy nitkę w ten sposób. O tak, pokazuję jeszcze raz, zobaczcie. I teraz drut ląduje pod spodem, teraz nad tą nitką i mamy oczko. Zobaczcie, pod tą nitką, nad tą nitką i mamy oczko. Pod tą nitką, nad tą nitką i mamy oczko. I słuchajcie, tak sobie nabieramy nasze oczka. Staramy się nie zaciskać tych oczek za bardzo na drucie, ale też staramy się, aby one tutaj nam równo, ładnie się układały. No i co? Narzucamy tych oczek, słuchajcie, 20. Zobaczcie, ja już narzuciłam moje oczka, jest ich 20 i teraz pokażę Wam, jak będziemy je przerabiać. Słuchajcie, nasz wzór będzie bardzo prosty. Jeżeli ktoś robił ze mną najprostszy szalik na świecie, z samych prawych oczek, to na pewno nie będzie miał żadnego problemu, ponieważ tę opaskę robimy w ten sam sposób. Słuchajcie, robimy wszystkie oczka na prawo, w te i we w te będziemy jechać, cały czas na prawo. Jeżeli chodzi o pierwszy rząd, ja wszystkie oczka przerabiam. I słuchajcie, prawe oczka robimy w taki sposób, że drut wkuwamy od spodu, wchodzimy sobie tutaj w nasze oczko i przeciągamy nitkę przez oczko. Mamy oczko prawe. I znowu, drut od spodu i mamy oczko prawe. I znowu. Wbijamy się tu od spodu, przeciągamy nitkę i mamy oczko prawe. W ten sposób. I tak robimy, słuchajcie, cały nasz rząd do końca. Ja to może szybciutko przerobię. Jeżeli chodzi o pierwszy rząd, to ja generalnie, tak jak Wam powiedziałam, przerabiam wszystkie oczka, dopiero od drugiego rzędu ściągam to oczko pierwsze. I pamiętajcie też tutaj na końcu, że ta nasza pętelka, uwaga, właśnie ta pętelka nie jest naszym oczkiem. Ściągamy.
Dobra. No i robimy drugi rząd. Drugi rząd wygląda tak samo. Czyli jedziemy same oczka prawe, ale ściągamy pierwsze oczko. Zobaczcie, jak to robimy. Mamy tutaj oczko lewe, tak naprawdę, ponieważ tutaj robiliśmy oczka prawe, więc wtedy automatycznie z drugiej strony pojawiają nam się oczka lewe. I generalnie musimy tak ściągnąć to oczko, jakbyśmy robili, przerabiali oczko lewe. Czyli nitka musi wylądować z przodu robótki. Wkłuwamy się tak jakby od góry, zobaczcie, z tej strony. Ściągamy to oczko, przenosimy je na drugi drut i nitka ląduje znowu z tyłu robótki. I jedziemy nasze prawe oczka. Na prawo tutaj cały ten rząd robimy. I zaraz Wam pokażę, jak jeszcze raz z tym oczkiem, jak je przerzucić na drugi drut. Dobra, słuchajcie, zrobiłam już cały ten rząd i robimy rząd kolejny. Zobaczcie, znowu pojawiły nam się nasze oczka lewe, więc nitka ląduje z przodu robótki. Wkłuwamy się tak jakby z tej strony, zobaczcie, ja to mówię od góry, ale generalnie chodzi, że z tej strony, tak, i po prostu przenosimy to oczko na drugi drut, bez przerabiania. I wtedy ta nitka automatycznie ląduje tutaj z tyłu i my sobie robimy nasze oczka na prawo. Słuchajcie, i tak będziemy robić naszą opaseczkę. Cały czas będziemy robić oczka na prawo, czyli będziemy robić tak zwany wzór francuski. Ja osobiście bardzo lubię ten wzór, jest bardzo łatwy, idealny dla osób początkujących, a naprawdę jest efektowny moim zdaniem. Bardzo fajne rzeczy mogą z niego powstać. No i oprócz tego, że jest fajny i fajnie wygląda, ładnie się prezentuje, to jest taki, jakby rzeczy z niego wychodzą takie puchate, więc moim zdaniem idealne na zimę. Zresztą jak zrobicie tę opaskę, to zobaczycie, o czym mówię. Ponieważ ten wzór taki znany nam, czyli wzór pończoszniczy, to jest taki gładki wzorek, też bardzo fajny. I tak jak mówię, jest on wzorem gładkim. A ten, tak jak możecie zauważyć, on jest taki fajny. Dodatkowo ta włóczka jest bardzo fajna, bo ona daje też taki... Jest taki... Z tej włóczki te wszystkie wyroby wychodzą takie mięsiste i takie fajne, naprawdę grube, idealne na zimę. Słuchajcie, tak robimy naszą opaseczkę, cały czas w ten sam sposób. Wszystkie te oczka robimy na prawo, pamiętając o ściąganiu pierwszego oczka. No i zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja sobie tak właśnie dziergam same oczka na prawo, z jednej i z drugiej strony wygląda to w ten sam sposób. Słuchajcie, dziergamy naszą opaseczkę tak długą, jak potrzebujemy. Także jeżeli to już będzie dłuższe, to sobie spokojnie przymierzcie i zobaczcie, czy taka długość Wam będzie odpowiadała. Ja zabieram się do dalszego dziergania. Zobaczcie, moja opaska już jest tak długa, jak potrzebuję. Powiem Wam, ile mi tego wyszło. Staram się tak nie rozciągać jej za bardzo i wyszło mi 45 cm. Wy oczywiście możecie przymierzyć tą opaskę do siebie. Mi też zależało, żeby ona się tak nie rozciągała bardzo, tylko żeby zachowała swój fajny taki puszysty kształt. Dobra, będziemy teraz zamykać nasze oczka. Pokażę Wam, jak to zrobić. Jeżeli ktoś ogląda moje filmy, to na pewno wie, jak to będziemy robić, a później będziemy zszywać tutaj te dwie części. Dobra, zobaczcie, robimy to w taki sposób, że te dwa oczka przerabiamy równocześnie razem. Wkłuwamy się tutaj, o właśnie, w ten sposób i przerabiamy je równocześnie razem. I to oczko, które nam powstało, z powrotem wrzucamy na ten drut. I znowu dwa oczka równocześnie razem na prawo. I to oczko z powrotem ląduje na ten drut. I znowu
i z powrotem. I tak, słuchajcie, robimy wszystkie nasze oczka. Widzicie, że one już się tutaj zamykają w ten sposób. I tak, słuchajcie, jedziemy do końca z tymi oczkami. Zobaczcie, zostały mi dwa oczka tutaj na drucie. I te dwa oczka przerabiam w ten sam sposób. Ostatnie oczko wyciągam troszeczkę. I przekładam niteczkę tutaj przez to oczko i zaciągam. I tak wyglądają nasze zamknięte oczka, a teraz będziemy zszywać naszą opaskę. Dobra, słuchajcie, ja już mam wszystko przygotowane. Ucięłam sporą część mojej nitki oraz nawlekłam igłę. Nitkę na igłę. I teraz tak, będziemy zszywać. Ja jestem, słuchajcie, po tej stronie. Zobaczcie, z tej strony tak sobie ustawiłam moją robótkę i ją teraz składam w taki sposób i pokażę Wam, jak fajnie zszyć tą opaseczkę. Generalnie nie ma znaczenia, z której strony to robicie, czy z tej, czy z drugiej, ponieważ z jednej i z drugiej strony ona jest taka sama. Dobra, ja sobie przybliżę tutaj kamerę, żeby lepiej było widać. I teraz tak, słuchajcie, wkuwamy się tutaj w to pierwsze nasze tutaj oczko, zobaczcie, od dołu, przeciągamy niteczkę i teraz, zobaczcie, tutaj są takie nasze oczka i my się wkuwamy tutaj pod to oczko w ten sposób, przeciągamy nitkę. Lecimy na drugą stronę i tutaj też szukamy takiego naszego pierwszego oczka. Zobaczcie, ja je widzę, jest tutaj i ja się wkuwam dokładnie pod to oczko i przeciągam nitkę. I znowu lecę na drugą stronę. Zobaczcie, tutaj jest moje oczko. Wkuwam się pod oczko, przeciągam nitkę. I znowu robię to samo z tej strony. Szukam mojego oczka, które jest właśnie tutaj. Wkuwam się pod to oczko, zobaczcie. I przeciągam nitkę. Tutaj wystarczy teraz tylko wszystko ładnie pozaciągać, zobaczcie. I ładnie nam się wszystko zszywa. I tak, słuchajcie, robimy wszystkie te oczka jedno za drugim. Aż zszyjemy całą naszą opaseczkę. Zobaczcie, tak wygląda moja zszyta opaseczka. Całkiem fajnie wygląda, w ogóle nie widać. Tutaj generalnie wystarczy pochować te nitki i je zabezpieczyć. I słuchajcie, jeżeli została Wam jakaś dłuższa końcóweczka z tego naszego szycia, to oczywiście nie ściągajcie jeszcze igły, ponieważ nam się przyda. Ja to sobie zaraz tutaj pochowam. Przechodzimy na drugą stronę, czyli froncik. Mam już kawałek niteczki, która mi została z szycia i mam już igłę również nawleczoną i pokażę Wam, jak zrobić taki fajny tutaj, tak fajnie ściągnąć tą opaseczkę, żeby był taki fajny efekt. Dobra, zobaczcie. Tutaj mamy nasz łańcuszek. My się wkuwamy w ten łańcuszek i tutaj mamy nasze oczka i my pod te oczka. Raz pod oczko, raz nad oczko. Raz pod oczko, raz nad oczko. I tak sobie, słuchajcie, jedziemy na sam dół. Zobaczcie. W ten sposób. Już mi się w głowie miesza, już nie widzę tych oczek. Dobra. I tutaj. I przeciągamy naszą niteczkę nie do końca. I teraz zobaczcie. Z boku robimy zupełnie to samo. Wchodzimy sobie tutaj. I drugi rząd obok robimy dokładnie to samo. W ten sposób.
Dobra. Przeciągamy tę niteczkę. Ściągamy już igłę, ona nie będzie nam potrzebna. I teraz zobaczcie. Wystarczy to sobie ściągnąć. W ten sposób. Uwaga oczywiście, żeby nam się tutaj nic nie pourywało. Teraz wystarczy to związać i zabezpieczyć niteczki. I nasza opaseczka jest gotowa. Słuchajcie, ja już związałam. Trzeba zabezpieczyć niteczki i je pochować. No i ja już pochowałam moje niteczki. Tak wygląda moja opaseczka. Mam nadzieję, że wasza wyszła również urocza. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takiej opasce. Jeżeli chcecie, mogę wam pokazać jeszcze parę innych. Oczywiście dajcie mi znać, czy ten film był w porządku, czy nie było za szybko, czy wszystko było zrozumiałe. No i standardowo oznaczajcie mnie na swoich zdjęciach we wszystkich social mediach, tak abym mogła do was dojść i zobaczyć wasze prace. Pozdrawiam. Hejka!